Martin, niezwykle ciężkie spotkanie dzisiaj. Otwieracie wynik spotkania, a po chwili robi się 2-1 dla rywala. No, dzisiaj to był dla nas trudny mecz na ciężkim terenie. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi za to zwycięstwo. Czujesz się bohaterem dzisiejszej potyczki? Bo jednak te bramki bardzo ważne w tym spotkaniu. No, bohaterem jest nasz zespół. Cały zespół i trzeba powiedzieć, że chyba dzisiaj pomimo wyniku 4-2 wyszarpane to zwycięstwo, bo widać było, że trzeba było się napracować. Rywal świetnie się ustawiał na boisku i ciężko było doprowadzić do wyrównania. No tak jak powiedziałem, dużo się napracowali i to był bardzo, bardzo ciężki mecz na nas, no, tak jest. Ten rzut karny pomógł wam, chociaż trzeba przyznać, że chyba kibice przed telewizorami, pamiętają, że Sebastian Dudek marnował jedenastki, wstrzymali oddech, gdy drugi raz podchodził do piłki. No, myśmy mu wierzyli, a on nas nie skłamał. Ta trzecia bramka chyba najładniejsza z tych wszystkich i najtrudniejsza do strzelenia, bo jednak ostry kąt, no i szukałeś dłuższego słupka. No, na mnie boli wszystkie trzy trudne. Miałem dużo szansy w ostatnich meczach i nie dalilo się mi wykorzystywać. No, jestem szczęśliwy, że dzisiaj to wyszło. Drugi hat-trick w Polsce, wcześniej w Limanowi. Czy myślisz, że będzie jeszcze okazja powtórzyć ten wyczyn? No, zobaczymy, pewnie wierzę w to.